przypadł mi zaszczyt prezentacji listy Lewicy okręgu numer 4. Mam zaszczyt być liderem tej listy z pierwszego miejsca. Michał Skorupka jeszcze kilka tygodni temu był kandydatem Lewicy do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z Konińskiego Okręgu Wyborczego. Ale choć był jedynką i uzyskał prawie 2400 głosów, mandatu nie zdobył. Teraz znalazł się na 8. miejscu wielkopolskiej listy kandydatów Lewicy do Parlamentu Europejskiego. Jestem z Konina, z powiatu konińskiego, można powiedzieć, jestem tu i tu. Michał Skorupka ma 41 lat i jest kierownikiem Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Koninie. Od lat związany jest z Lewicą, podobnie jak liderka wielkopolskiej listy Lewicy do Europarlamentu. To znana posłanka, a od grudnia także wiceminister kultury Joanna Schering-Wielgus. Za nią są znany lekarz Dawid Murawa oraz poznańska działaczka Lewicy Beata Urbańska. Wcześniej swoich kandydatów do Parlamentu Europejskiego przedstawiły Koalicja Obywatelska i Konfederacja. W obu przypadkach liderkami list są kobiety, odpowiednio Ewa Kopacz i Anna Bryłka.